Serdecznie witam o poranku w dzisiejszym aceranku. Nagrywam go w nieco niezbyt komfortowych warunkach, ale cóż, no raz dźwięk może być nieco gorszy. Mam nadzieję, że treść zrekompensuje ten pewien problem, który zauważymy nadsłuchując. Drodzy bracia i siostry, będzie to coś w rodzaju krótkiego świadectwa, które może będzie wyjaśnieniem dla przynajmniej części słuchaczy. Otóż 32 lata jestem pastorem. Przez niemal 30 lat można powiedzieć, że tkwiłem w środowisku ewangelicznym, także nieco luterańskim, poprzez różnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia, poprzez znajomości. No, zresztą powiem tak, któż pomyślałby, że mogłoby być inaczej? Przez te 30 lat nasłuchałem się tak wielu okropnych rzeczy od jednych pastorów na drugich, od drugich na trzecich, od tych trzecich na tych pierwszych. Plotki, obmowy, zawiść, zazdrość. Czasami rzeczy, które wstyd powtarzać nawet. Byłem świadkiem wielu różnych nieciekawych, że tak powiem, zachowań. Moje oczy widziały podpitych pastorów, starszych zborów. Byłem świadkiem różnych niemoralnych zachowań. Nie mówiłem o tym w zasadzie nigdy i oczywiście nie mam zamiaru niczego powtarzać ani upubliczniać. Ale zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że ci ludzie potrafią robić takie czy inne rzeczy, a później, kiedy organizujemy jakieś spotkanie, ci, którzy na siebie wzajemnie plotkowali za swoimi plecami, rzucają się w ramiona, klepią się po plecach, ściskają się, całują. Bracie, bracie. A mnie tylko szczęka opadała. Muszę się przyznać, że były sytuacje, w których dałem się wkręcać w różne historie. Ale tylko źle mi z tym było. I nie budowało to mojego uczniostwa w Jezusie Chrystusie. Tak to trwało lata. Był taki czas, kiedy nawet i nasz zbór w tamtych czasach zaczął przypominać właśnie taki rodzaj targowiska, gdzie niemal wszyscy przeciwko wszystkim. A przy okazji oczywiście na tym kapitał chcieli zbijać i pozornie zbili duchowni z innych kościołów. Kilka lat temu, może to było z 5 lat temu, zacząłem przemyśliwać nad opuszczeniem swojego zboru, będąc przekonanym, że w tym środowisku już nic zdarzyć się dobrego nie może. Nie miałem pretensji do swoich braci. Po prostu uznałem, że nie da się tego zmienić, że to już tak widocznie musi być. Trwało to jakiś czas, no bo to nie jest taka prosta decyzja, aż przyszedł moment, kiedy publicznie o tym powiedziałem. Tak, powiedziałem tym publicznie, że jeżeli mam być pastorem w tym zborze, to się muszą skończyć pewne rzeczy. Powiedziałem jakie. I jeśli się nie zgadzacie z tym, to był
dzień chyba przed moim wyjazdem na urlop, to proszę, żeby przez ten tydzień wszystkie moje rzeczy spakować. Ja sobie po urlopie odbiorę, a sam odchodzę i będę chciał założyć zupełnie nowy zbór. No, skończyło się inną rewoltą. Kilkadziesiąt osób postanowiło odejść, a dzisiaj mogę powiedzieć i chwała Bogu. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że kiedy doszedłem do wniosku, że nic się tutaj nie da zmienić w tym dotychczasowym zborze i trzeba założyć zupełnie nowy zbór, to miałem absolutną rację. I Bóg to potwierdził. Tylko że mnie nie wpadło do głowy, że Bóg to zrobi tak, jak zrobił. No, oczywiście po odejściu tych moich braci, sióstr, przecież większość z nich, albo prawie wszystkich ochrzciłem, prawie wszystkim udzieliłem ślubu, błogosławiłem ich dzieci. No, żal i ból, cóż, tak się dzieje. Przetrwaliśmy jako Kościół tę całą sytuację, ale już wtedy postanowiłem, że to jest ostateczne zerwanie z tym środowiskiem, które nazywane jest środowiskiem ewangelicznym i szerzej protestanckim. Muszę wam powiedzieć, że minęło półtora roku od tego zerwania i ja Bogu dziękuję, że to zerwanie nastąpiło. Czas pandemii pokazał, kto kim jest i pokazał i wyjaśnił tak naprawdę, dlaczego pewne rzeczy w Kościele mają miejsce. No, skoro Kościół jest zbudowany w dużej mierze przez ludzi niewierzących, to właśnie tak to się musiało potoczyć. Ale wracam do dzisiejszego dnia. Dzisiejszy dzień to nieustająca wdzięczność, jaką mam w Bogu za mój Kościół. Mam wspaniałych ludzi, mnóstwo nowych ludzi. Można powiedzieć, że w zasadzie odrobiliśmy niemal wszystkie straty, jakie ponieśliśmy w ilości osób, które wyszły z naszego zboru. Tutaj są osoby, które kłamliwie, nie wiem z jakiego źródła czerpią, kłamliwie mówią o tym, że ja kogoś wyrzuciłem ze zboru. To jest kłamstwo ewidentne, nieprawda. Jest świadków kilkudziesięciu, którzy mogą to potwierdzić. Ale dzisiaj mamy zbór bez plotek, bez awantur, bez kłótni, bez podziałów, bez obmowy. Oczywiście, jak to na tym świecie, zdarzają się jakieś nieporozumienia. Czasami pewnie ludzie muszą sobie pewne rzeczy wyjaśnić, no ale tutaj doskonałego Kościoła nie będzie. Ale wiemy, czym jest pokój między braćmi i siostrami. Doświadczamy miłości Bożej. W tym czasie również Bóg w niezwykły sposób pomnożył samą HWE. Dzisiaj to 63 społeczności i mogę tylko powiedzieć, że kilkanaście społeczności w tej chwili aplikuje do HWE, w tym już istniejące zbory. To jest kwestia, powiedzmy, półtora miesiąca, kiedy akurat ta grupa zostanie przyjęta do naszej denominacji. Co się będzie działo później, to już Boża sprawa. Drodzy bracia i siostry, nie wiem, co dzieje się w tak szeroko rozumianym Kościele. Nie wiem, co dzieje się w świadku ewangelicznym, w świadku protestanckim. Nie wiem i wiedzieć nie chcę. Czasami mnie tam ktoś podpytuje o różne rzeczy. Staram się delikatnie
odpowiedzieć, że nie wiem, nie mam kontaktu. Pewnie niektórzy sądzą, że to nieprawda, co mówię, no bo przecież, no właśnie, no bo przecież chrześcijanie też kłamią, też oszukują. Nie, chrześcijanie nie kłamią. Chrześcijanie nie obmawiają, nie plotkują. Ja w tym nie tylko nie biorę udziału, ale w ogóle nie jestem świadkiem tego. Nie obchodzi mnie to. Niech sobie ci, którzy się bawią w Kościół, niech sobie to na własny rachunek robią. Jeżeli chcą się tak bawić w Kościół, to jest nie moja sprawa, nic mnie to nie obchodzi. W ogóle się tym nie zajmuję. Dla mnie to są ludzie, którzy jeśli nie będą pokutować publicznie, bo publicznie dopuścili się wielu przestępstw duchowych, tak trzeba to nazwać, to w ogóle nie są w jakikolwiek sposób w orbicie moich zainteresowań. Już kiedyś powiedziałem o tym, że nie będę współpracował z pastorami, którzy w czasie pandemii zamknęli kościoły, chyba że taki pastor stanie przed kościołem swoim i przeprosi ich za swoje decyzje. A jeśli publicznie o tym pisał, na przykład na Facebooku, to publicznie na Facebooku przeprosi, że tak postępował. Nie zrobi tego? To jego sprawa. Nic mi do tego. Niech każdy żyje swoim własnym życiem. Widocznie do tego musiało dojść. I powiem więcej, że coraz więcej ludzi dostrzega właśnie taką sytuację i coraz więcej ludzi chce opuścić to środowisko, które bawi się w Kościół. Ja pamiętam z moich czasów, kiedy wszedłem w to środowisko, nauczono mnie na początek jednej rzeczy, że to, co widzę i co słyszę, to jest prawdziwy Kościół. A to, co w Biblii jest napisane, to jest w Biblii napisane. Jako katolik nawrócony do Jezusa Chrystusa nigdy się z tym nie mogłem pogodzić. I nigdy się z tym nie pogodziłem. Ludzie, którzy już nie żyją, mówili mi wtedy, a to przez takich jak ty, to tylko kłopoty są w kościele. Chodziło o to, że po prostu podważałem ustalone zasady. Zasady, które tak naprawdę prowadziły do śmierci. I druga rzecz, której mnie nauczono, to mnie uczyli różni ludzie z różnych denominacji. Jakoś mnie nie nauczyli. Ale uczyli mnie, że nic zrobić się nie da. To był taki wytrych. Kiedykolwiek jakąkolwiek sprawę podnosiłem w mniejszym czy większym gronie, bracie, tego się zrobić nie da. A tak naprawdę niczego się nie było, niczego nie dało się zrobić. A to nie było pieniędzy, a to nie było ludzi, a to nie było chętnych, a to nie było czasu, a to nie było umiejętności, a to nigdy nikt takich rzeczy nie robił. A kończyło się, bo wiesz, bracie, no, najważniejsze, żeby mieć społeczność z Bogiem. Tak mówili ludzie, którzy byli wiele lat w służbie, zrezygnowani, poturbowani przez swoją służbę, przez swoich przełożonych, przez zborowników, ponieważ nikt nie chciał żadnych zmian. Tak miało trwać. No to ja jestem oporny na taką naukę. I mówię to wielokrotnie, ja jestem z tych, którzy nie wiedzą, że się nie da. Ja naprawdę nie wiem, że się nie da. I tyle. Nikomu niczego udowadniać nie muszę. Nie muszę nikomu udowodnić, że potrafię zbudować największą denominację, bo już o to mnie posądzają, że to moje ambicje. A myślcie sobie, co chcecie. Mam to w nosie. Mam to głęboko w nosie. Jeżeli wy na takim poziomie funkcjonujecie, no to tym bardziej Bogu dziękuję, że nic wspólnego z wami nie mam.
Co przyszłość przyniesie? Przyniesie przebudzenie. Przyniesie na tyle duże przebudzenie, że ci, którzy teoretycznie są przygotowani, będą nadal psioczyć, stać z boku, awanturować się, będą rzucać w nas oskarżeniami, a my, no cóż, a my będziemy używać tej pracy dresiarzy, płaskoziemców, foliarzy, szczury, nie wiem, jakie jeszcze są teraz przezwiska, ale po prostu tych, którzy niczego nie potrafią, niczego nie umieją. A Bóg tych wszystkich ludzi nauczy tego, czego powinni się nauczyć. A jakże? Powinni. Nauczą się. Nie ma się co przejmować. Możecie się do tej pracy, kochani, przyłączyć. Możecie sami zakładać swoje placówki. Możecie to robić z nami, możecie to robić bez nas. To nieistotne. Ale jeśli chcecie z nami, dzwońcie, piszcie. Możemy założyć kolejną placówkę. Kolejne placówki. Możemy zakończyć rok mając 150 społeczności. Czemu nie? Ja nie wiem, że się nie da. Nie wiem, że się nie da. Ja wiem, że Bóg wszystko może i to mnie interesuje. A że ja czegoś nie umiem? Drodzy bracia i siostry, ja wiem, że wielu rzeczy nie umiem. Różni ludzie mi różne rzeczy zarzucają, więc od razu mówię tak. To prawda, że nie lubię nosić garniturów. To prawda, że nie mam porządnego garnituru. To prawda, że nie mam porządnego krawata. To prawda, że ciężko pracuję i praktycznie nie wiem, co to jest urlop. To prawda, że jestem człowiekiem, który potrafi z każdym się porozumieć. Nieprawdą jest, że nikogo nie dopuszczam do służby. Wręcz odwrotnie. Promuję ludzi, jak tylko mogę, zachęcam, przekonuję. Więc ja się przyznaję do swoich słabości, swoich błędów. Śmieję się z nich czasami. Czasami gniotą, bo przydałoby się już ich pozbyć. No ale cóż zrobić? No, nie ma kto pracować przy przebudzeniu. Bogu dziękuję, że chociaż dojrzałych ludzi w wierze ostatnio Bóg dał do HWE, więc mam z kim współpracować wreszcie. Natomiast niczego dla siebie nie oczekuję, żeby było jasne. Ja niczego nie potrzebuję. Nie chcę waszych samochodów, nie chcę waszych budynków, nie chcę waszych tytułów, nie chcę waszych znajomości. Nie chcę. Kiedy powiedziałem, że skończyłem z tym środowiskiem, to skończyłem naprawdę. I tyle. Proszę mnie nie pytać więcej, czy jestem za pastorstwem kobiet, bo swoje zdanie już powiedziałem. Proszę mnie nie pytać więcej, czy jestem za maseczkami i szczepionkami, bo już powiedziałem na ten temat. Proszę mnie nie pytać więcej, czy jestem za ekumenią. Proszę mnie nie pytać więcej, czy naprawdę swoją służbę opieram tylko na Biblii. Na wszystkie te pytania już odpowiedzi padły. I w związku z tym myślę, że każdy przytomny, kto poszuka, nie musi nawet daleko szukać, odpowiedź znajdzie. A z tymi wszystkimi, którzy zechcą ze mną pracować, z nami pracować, mam wyciągniętą rękę, możecie pytać o co chcecie wtedy, bo mam wtedy więcej czasu na to, żeby porozmawiać, ustalić pewne rzeczy. I kolejny punkt na mapie, gdzie ludzie mogą przyjść, modlić się, słuchać Ewangelii. I tak aż do tego minimum, czyli 10 tysięcy społeczności, gdzie gromadzą się Polacy. Dziękuję Bogu za
Wszystko, co do tej pory uczynił. Życzę naprawdę wszystkim Bożego błogosławieństwa. Życzę tym, którzy pozostali w tym świadku ewangelicznym, aby naprawdę Chrystus ich pobłogosławił i użył w niezwykły sposób. Będę się tylko cieszył, po prostu chociażby dlatego, że będę miał w niej pracę. Niech Bóg błogosławi Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce i wszystkich, którzy gotowi są, aby ten Kościół wspierać w jakikolwiek sposób. Amen.